Dobra, dobra. Zaczynamy. Ponownie. Marcin. Realizacja. Z czego jesteś znany? Z czym cię kojarzą? Czy jesteś nikim? Czy szacunkiem cię darzą? Co robisz z tymi, którzy w drogę ci włażą? Powiedz, czy każesz tych, którzy ciebie obrażą? To dla tych wszystkich, co o zwycięstwie marzą. Tylko prawda się liczy, niech te słowa rozważą. Wyjdziesz z twarzą, albo pójdziesz na to. Przypomnij sobie, kto wyrządził ci zło. I ukaż go, nie pomijaj nikogo. Żeby dobrze zapamiętał, musisz ukarać go srogo. Niech zapłaci drogo za to, co uczynił. Kara musi być dla tego, co zawinił. Żeby sobie rozkminił, żeby wiedział, że jak ci podskoczy, nie będziesz w miejscu siedział. Coś nie tak powiedział, tu kara musi być. Jak odpuścisz mu raz, on nie da ci żyć. Potem przez cały czas będzie z ciebie drwić. Będziesz się śmiał, powiedz, czy tak byś chciał, żeby było. A może chcesz, żeby się zmieniło to. To ukaż tego, co wyrządził ci zło. Z czego jesteś znany? Z czym cię kojarzą? Czy jesteś nikim? Czy szacunkiem cię darzą? Co robisz z tymi, którzy w drogę ci włażą? Powiedz, czy każesz tych, którzy ciebie obrażą? Przecież wiesz, nie możesz być przegrany. Musisz ukarać za poniesione rany. Tu nokaut jest skazany, a nie kulka w łeb. Walka o honor to już powszedni chleb. Jest dla mnie i całej font brygady. Co pomaga nam przetrwać, to uliczne układy. Życiowe zasady, podawane dłonie. Font, skład i nokaut po jednej stronie. W walce przy plantach i przy mikrofonie. W tym gronie zawarte przymierze święte. Uważaj, bo możesz stać się pretendentem do kary wymierzonej przez sąd FON. I konsekwencje zostaną wyciągnięte tym razem. Nic nie ujdzie ci błazem. I za każdą obrazę będzie kara. Możesz być pewien, skład się o to postara. I dopiluje swego, ukaże winnego. Bez sali sądowej i bez sędziego. Bez tego wszystkiego FONT ukaże tego, który postąpił źle. Możliwości są dwie, karać lub być karany. Mieć szacunek albo być poniżany. I od ciebie zależy, za kogo będziesz uznany. Pamiętaj, karaj za poniesione rany. Żeby szacunek mieć, nie wystarczy tylko chcieć. Na to trzeba pracować, żeby być szanowany. Najpierw trzeba szanować i za poniesione rany trzeba kary dopilnować. Zawsze o to się starać, by winnego ukarać. Żeby pokazać mu, jak chcesz, to możesz przeciwstawić się złu. Tak jak wielki szum, musisz wierzyć w siebie. Przecież nikt nie będzie robić tego za ciebie. Nie da rady, nie zawsze pomogą ci układy. Możesz liczyć na kuki, ale bez przesady i bez ściemy. Sam rozwiąż swoje problemy. Pokaż, że jesteś coś warta, szanować cię będziemy. Pokaż, że to nie fakt, że znów staniesz na start i nie poddasz się, zagrasz dalej w tę grę. Jak powiedział już dobo, możliwości są dwie. Tu nie możesz wahać się, mówisz tak albo nie. Zawsze strony są dwie, więc zdecyduj się, czy jesteś ze mną, czy przeciwko mnie. Nie wość się, przecież dobrze wiesz o tym, że jak wymierzę kary, zaczną się twoje kłopoty. Nie będzie nocoty, stary, przepraszam. Uliczny sąd to sądzi każdego, kto zagraża. Tak się często zdarza, że zawadzasz innym. Karter cię dosięgnie, jeśli okażesz się winny. Ale no dobra, dobra. Spok. A teraz co? Klapia.